Jola Wiszniewska. Bogusław Solecki. Pozdrawiamy Państwa z Bytowa w województwie pomorskim. Proszę Państwa, dlaczego tu dzisiaj jesteśmy? Bo to kolejna odsłona Scandi Maratonu Lang Team. Kolejny raz fantastyczni kolarze i kolarki ścigają się na naprawdę trudnych trasach w kilku kategoriach. Trasy zdecydowanie trudne, a poza tym mnóstwo wyzwań takich okołokolarskich, bo pogoda dzisiaj tutaj niezwykle wymagająca, sporo błota na trasie, no i te dystanse, o których wspomniałaś. Morderczy, ten najdłuższy, 91-kilometrowy Grand Fondo, na którym rywalizować będą także ci najlepsi w Pucharze Polski, no ale poza tym te mniejsze dystanse od 8 kilometrów na rodzinnym, 32 na mini i 63 na medio, szczególnie na ten ostatni czekamy, który wymieniłem dość intensywnie. Nie za sprawą tego, że występował dziś Czesław Lang. No właśnie, ale mini brzmi mini. 32 kilometry. I Tomek dojechał do mety. Biegnij z nim porozmawiać, idę, bo on jest najlepszy. Nie po raz pierwszy. Tomasz Rzeszutek, proszę Państwa, co tu dużo mówić. Tomasz i Boguś. Kolarska karuzela w Bytowie rozpędza się coraz mocniej. Za nami poszczególne dystanse, które już finiszowały, a z nami zwycięzca dystansu mini Tomasz Rzeszutek. Tomku, właściwie to już jest chyba stały element tej rywalizacji podczas Scandi Maratonu Lang Team, że gdy finiszują te dystanse, jesteś na pierwszym miejscu. Choć w Krakowie chyba się nie udało, ale tutaj byłeś faworytem, no bo to są twoje tereny, jesteś reprezentantem Baszty Bytów. Tak, zgadza się. Trasy znałem bardzo dobrze, bo trenowaliśmy na niej. Chciałem się do tego przygotować dobrze, aby mi się udało. Odjechałem na błocie, gdzie było bardzo ciężko. Nie dało się normalnie jechać. Była też selekcja, gdzie było bardzo zakorkowane przez media. Tam musieliśmy pchać rowery. Tam się wszystko się porwało. Odjechałem samemu. Nagle zobaczyłem na podjeździe, że dojeżdża do mnie jeden z kolegów z BSA. On ze mną zaczął współpracować i tak dojechaliśmy do mety. To jest teren, mówię o Bytowie, bardzo znany z kolarstwa. Tutaj swoją przygodę z kolarstwem rozpoczynał Czesław Lang. Tutaj, w tym rejonie także nasz znakomity kolarz Andrzej Kajzer, który także wyznaczał tę trasę dzisiejszą. Zatem no, można powiedzieć, że wpisujesz się w ten piękny krajobraz kolarski. Będziesz przyszłym mistrzem, tak jak Kajzer, tak jak Lang, właśnie wywodzącym się z Bytowa. Taki jest chyba plan długofalowy, Tomku, powiedz szczerze. Tak, zgadza się. Chciałbym iść w ślady Czesława Langa, bo mu akurat się udało. Chciałbym być taki jak on. On jest moim wzorem do naśladowania. Tak, trasa była bardzo dobrze przygotowana przez Andrzeja Kajzera. Górki, co mi się bardzo podobało. Techniczne zjazdy, proste, błoto. Było bardzo wspaniale. Baszta Bytów to jest ten klub, który wychował no, wielkiego Czesława Langa. Teraz jak ten klub się rozwija? Dużo jest młodych ludzi, którzy jeżdżą na co dzień w tym klubie razem z Tobą? Tak, zgadza się. Mamy bardzo dużo młodych podopiecznych, którzy z nami się bawią. Bawią się tym, że mogą jeździć na rowerze. Cieszą się tym, są szczęśliwi i to mi się właśnie podoba. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie za te wyczerpujące informacje. Mamy nadzieję, że kolejne Twoje zwycięstwo będzie podczas kolejnej edycji Scandi Maratonu Lang Team, która już niebawem w Bukowinie Tatrzańskiej. To będzie bardzo trudna, wymagająca trasa. Mam nadzieję, że tam się pojawisz i znów wygrasz. Tak, zgadza się. Będę starał się tam pojechać. Oby tak było, drodzy Państwo. Tyle zwycięzca dystansu mini Tomasz Rzeszutek. A teraz będę Państwa przekonywać, że to wszystko, co tutaj się dzieje, to nie tylko zabawa. To jest także przekazywanie pewnych idei. Idei, które są bardzo nam potrzebne po prostu w życiu codziennym. Być profesjonalnym, być odpowiedzialnym. Jakość się liczy. To wszystko jest właśnie po to, prawda, Adamie? Adam Śluta. Tak, to jest strategia, którą sobie obraliśmy ze Skandią. Chcemy pokazywać poziom imprezy. Przenieśliśmy wiele wzorców z Tour de Pologne, który należy do Kolarskiej Ligi Mistrzów. Tutaj mamy profesjonalizm, mamy jakość. Mamy wiele, wiele różnych rzeczy, które możemy przenosić na wszystkie edycje. Mamy fantastyczną zabawę. Tutaj Darek Maląg prowadzi animacje i na Tour de Pologne, i na Scandia Marathon Lang Team. I z tego też słyną te imprezy, że tutaj ludzie się bawią, fantastyczna atmosfera jest i dlatego też wracają. Ale to może też dlatego, że otaczacie się w ogóle ludźmi, którzy znają się na swojej robocie, wiedzą jak to się robi, wiedzą jak dawać radość, rozrywkę, ale także są bardzo odpowiedzialni, bo tu jest szalenie bezpiecznie. Tak, to jest najważniejsze. Najważniejsze w imprezie jest, żeby było bezpieczeństwo, żeby ludzie, którzy przyjadą, szczęśliwie mogli sobie przyjechać ten dystans, zwrócić do domu i powiedzieć, że było fajnie. Darek, wiesz, że tu się wszyscy w tobie już zakochali. Nawet panie ratowniku mówią do ciebie, bo ty jesteś od wszystkiego po prostu. Miło mi to słyszeć. No to prawda, ja staram się, wiesz, żyć tym kolarstwem. Sam bardzo mocno jeżdżę na rowerze. Ja myślę, że trzeba być wiarygodnym w tym, co się robi i trzeba to kochać. Ja kocham kolarstwo.
to, co Adam powiedział, że ci kibice tutaj u nas w Polsce i na maratonach, i na Tour de Pologne są niesamowici. Ja czytałem dwa dni temu wywiad z Diego Ulisim, to jest chłopak, który rok temu wygrał pierwszy etap Tour de Pologne we Włoszech i on powiedział, że tacy kibice są w Polsce, nie ma ich na żadnym wyścigu World Touru na świecie. No, ale to ty rządzisz tymi kibicami, proszę Państwa, no. Bo to Darek tutaj animuje tym wszystkim. Jesteś świetny. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest coś takiego, z czym się trzeba urodzić, a potem to rozwinąć. Jeśli czujesz drugiego człowieka, on czuje ciebie, widzisz, że ty nie udajesz, to po prostu robisz swoje i już. I to jest miłe. Bardzo wielkie dzięki. Słuchajcie, no trzeba kochać ludzi po prostu i kochać to, co się robi. Tatrzański, za dwa tygodnie jesteśmy w Bukowinie, a jeszcze dzisiaj, jak zdążycie, to do Bytowa zapraszam. No on nam po prostu chce fuchę po prostu zabrać. On tak po prostu może długo, długo i cały czas. Dariusz Maląg, Adam Siluta. Drodzy Państwo, jeszcze skoro mamy Adama przy sobie, muszę o to zapytać. Adaś, to co obserwujemy tutaj, ta piękna wieża i ta fantastyczna scenografia, to sprawia, że tak naprawdę czujemy się jak na wyścigu kolarskiej Ligi Mistrzów. Wy tę scenografię przenosicie właśnie z Tour de Pologne tutaj na Skandię Maraton. Przede wszystkim jesteśmy w naszym rodzinnym mieście, w Bytowie. Tutaj Czesław Lang zaczynał karierę i tutaj bardzo chętnie przyjeżdżamy i myślę, przez następne lata będziemy kontynuowali. A wracając do tej scenografii, do oprawy, to jest ważne, że tu jest kolorowo, że wszystko jest fajnie zorganizowane, że jest to zrobione na wzór Tour de Pologne, czyli takiej imprezy, która jest kolarską Ligą Mistrzów. Pełen profesjonalizm, proszę Państwa. Dziękujemy bardzo serdecznie za to. 14:20 telewizja regionalna, zapraszamy.